Kochani rodacy, bardzo zaniepokoiła nas internetowa działalność różnej maści hejterów i typów spod ciemnej gwiazdy. Dotarły do naszej redakcji informacje o nękaniu właśnie przez takiego hejtera, jednego z czołowych polskich badaczy historii. Posłuchajmy. Zwróćcie uwagę, kiedy ujawnia się Dariusz Pietnioczuk, w tym momencie pojawiają się dziesiątki komentarzy. To jest bardzo proste do wyłapania. Ktoś powiedział, dlaczego nie zrobi z nim porządku. Od tego jest prawo. I sądy, które tym się zajmują. Teraz kolejna sprawa, potem następna sprawa, kolejna. Człowiek po prostu nie ustaje w swoich działaniach praktycznie tygodniowo. Nie ma dnia, żeby nie spłynął na mnie donos do prokuratury w Świdnicy czy w Wałbrzychu. No, słynna akcja sprzed 2 lat, którą właśnie nakręcił Dariusz Kwietniowczuk, przekazywanie jakichś tam darowizn finansowych dla Dariusza Kwietnia. Słuchajcie, wyszedł na kompletnego idiotę, wszystko okazało się nieprawdą. Wie pan co? Mówi wczoraj, mówi gdzieś tak między godziną 12 a 13, u nas w przedstawicielstwie rozdzwoniły się telefony, że jest taki człowiek o nazwisku Kwiecień Dariusz, który szkaluje firmę Lego, o propagowanie nazizmu, jakieś tam inne pierdoły. Mówię, aha, mówię, Dariusz Kwietnioczuk w akcji. No i rozmawiamy tak przez chwilę. Jak słyszymy, niejaki Dariusz Kwietnioczuk dokucza panu Dariuszowi Kwietniowi. Pisze przykre komentarze pod filmami, donosi na naszego pana Dariusza. Dariusz Kwietnioczuk nakręcił także akcję darowizn finansowych, a nawet zgłosił naszego eksploratora do firmy Lego. Nie możemy przejść obojętnie, kiedy dzieje się krzywda. Wielokrotnie tropiliśmy kłamstwa pana Dariusza, a tym razem spróbujemy wytropić Dariusza Kwietnioczuka. Zanim zaczniemy, dowiedzmy się, cóż grozi za takie hejtowanie. Artykuł mówi 182, że kto bez tego prawa oczernia człowieka innego, podlega karze od roku do 12 lat albo 250 zł. Jak usłyszeliśmy, kara za tak obrzydliwe zachowanie jest sroga. Zabieramy się więc do pracy, znajdziemy tego podłego hejtera i podamy panu Dariuszowi na tacy. Jakieś takie słowa wypowiadane na przykład przez Dariusza Kwietnia, przepuśćcie to przez potężne sito. Sami weźcie sobie to, zweryfikujcie. Są naprawdę możliwości. Są możliwości i też nie opierajcie się na bzdurach, bzdetach, idiotyzmach internetowych. Bo ja, Dariusz Kwietnioczuk, słuchajcie, w porównaniu z niektórymi osobami internetowymi, to jestem małym pikusiem. Mamy gagatka. I to takiego, który sam się przyznał. A więc Dariusz Kwietnioczuk to Dariusz Kwiecień z kanału Rize Olbrzym. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Teraz pozostaje tylko zgłosić fakt do odpowiednich służb, panie Darku. Nim szybciej, tym lepiej. Powodzenia. A wy, kochani rodacy, powiedzcie, czy uważacie, że Dariusz Kwietnioczuk wyszedł na kompletnego idiotę, jak kilka chwil temu mówił o nim Dariusz Kwiecień? Materiał jak zwykle oparliśmy na łatwych do zweryfikowania dowodach. W opisie pod filmem podajemy linki do materiałów źródłowych, żeby kwietniołaki nie piszczały, że wypowiedzi pana Dariusza są wyrwane z kontekstu. W nawiasie, gdyby tylko kwietniołaki potrafiły ogarnąć umysłem jakiś kontekst. Pozdrawiamy i do zobaczenia na szlaku.